15. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy i starcie Zagłębia Lubin z Widzewem Łódź. Już tradycyjnie w tej kolejce pierwszy gwizdek sędziego poprzedzony przez hymn Polski, a w 23 minucie pierwsza akcja gości z Łodzi. Nunes w słupek, potem do Jordiego Sancheza i jest prowadzenie Widzewa 1-0. Była radość, ale chwilę później widzimy, że Sanchez był na pozycji spalonej, efektowna cieszynka, gola jednak nie ma. Daniel Stefański anuluje tę bramkę i wciąż mamy 1-0. No to teraz pierwsza akcja Zagłębia. Buleca do Wdowiaka, Mateusz Wdowiak ma już 3 gole w tym sezonie. Na czwartego będzie jeszcze musiał trochę poczekać. Druga część gry, kłódka w pole, karne do Kurminowskiego. Fantastyczna wrzutka, piękny strzał, zabrakło centymetrów. Znowu Kurminowski, Dawid Kurminowski pada w polu karnym i pytanie, czy tu Mateusz Żyro faulował napastnika Zagłębia. Początkowo gwizdek sędziego Stefańskiego milczał, ale jest analiza VAR. Sędzia główny obejrzał to jeszcze raz na monitorze i jest rzut karny. Damian Dąbrowski broni Rawas, ale jest Mateusz Wdowiak i jest 1-0 dla Lubinia. Idealnie wytrzymał tę akcję Mateusz Wdowiak, nie wbiegł za wcześnie w pole karne, także gol w 100% prawidłowy. Teraz wrzutka w pole karne Zagłębia i jest 1-1. Cieszy się Marek Hanouszek, ale znowu jest interwencja VAR-u. Znowu był spalony, gol anulowany, także Zagłębie prowadzi wciąż 1-0 i Zagłębie idzie po drugiego gola. Piłka do Kurminowskiego, Dawid Kurminowski marnuje tę sytuację. On na gola czeka w lidze od 6 sierpnia. Doliczony czas gry. Jordi Sanchez przepycha się z Diudisem z błędu bramkarza Zagłębia. Korzysta Rondić i mamy remis. Znowu do akcji wkroczył jednak VAR. Wszystko sam na monitorze obejrzał sędzia Daniel Stefański. Podtrzymał decyzję z boiska. Także ten mecz kończy się remisem 1-1. Potem jeszcze ogromne emocje. Sokratis Diudis stwierdził, że on był w tej sytuacji faulowany i w wyniku tych zamieszek po końcowym gwizdku mieliśmy kolejną tego popołudnia analizę VAR. I sędzia Daniel Stefański ostatecznie ukarał bramkarza Zagłębia czerwoną kartką. Zagłębie Lubin, Widzew Łódź 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.